18 kwietnia wspominamy błogosławionego Romana Archutowskiego, męczennika. Roman urodził się 5 sierpnia 1882 roku w Karolinie koło Pułtuska w bogatej rodzinie ziemiańskiej. Po egzaminie maturalnym zdanym w Suwałkach w 1900 roku wstąpił do warszawskiego seminarium duchownego. Święcenie kapłańskie Roman przyjął w 1904 roku. Krótko pracował w parafii Jeżów. W 1905 został skierowany na studia do Cesarskiej Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu. Następnie od 1910 roku pracował w renomowanym gimnazjum Świętego Stanisława Kostki w Warszawie. 10 lat jako prefekt, katecheta i przez 15 lat jako dyrektor. Roman nie miał daru wymowy i talentu pedagogicznego, ale wszystkich ujmował swoją dobrocią. Wprowadził do szkoły rodzinną atmosferę. Ze swoich oszczędności fundował stypendia i pomoc dla uboższych uczniów. Dbał też o ich formację duchową. Był naukowcem, szczególnie interesował się historią Kościoła. Opublikował wiele książek, podręczników i około 200 haseł encyklopedycznych. W 1940 roku został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Funkcję tę pełnił niespełna 2 lata. Był wielkim zwolennikiem obozu narodowo-radykalnego, a w czasie wojny współpracował z wywiadem Podziemia Narodowego. We wrześniu 1942 roku został aresztowany za pomoc udzieloną Żydom i osadzony na Pawiaku. Po miesiącu ciężkiego śledztwa został zwolniony, lecz już po kilku tygodniach został ponownie aresztowany. Na Pawiaku nie ściągnął sutanny. W dniu 25 marca 1943 roku Roman został przewieziony z Pawiaka do niemieckiego obozu zagłady KL Majdanek. Początkowo pracował w ogrodzie, lecz po wybuchu epidemii tyfusu plamistego przydzielono go do kompanii, która wynosiła zwłoki zmarłych więźniów. W obozie do ostatnich chwil życia Roman troszczył się o współwięźniów, spowiadał ich i pocieszał. W końcu sam zachorował na tyfus plamisty i zmarł w obozowym szpitalu w dniu 18 kwietnia 1943 roku. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas mszy świętej w dniu 13 czerwca 1999 roku w Warszawie beatyfikował księdza Romana Archutowskiego w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu Romanowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika, osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam.